Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy jesienny dzień. Wita Was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj mam dla Was powieść, która zrobiła na mnie wrażenie swoją świeżością i prawdziwością poruszanych w niej tematów. To niby jest współczesna powieść obyczajowa, do tego nieco przewidywalna, ale równocześnie w jakiś sposób nieoczywista, a recenzuję ją dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla Was Nie prosiliśmy o skrzydła Vanessy Diefenbaugh. Rodzice Lety Espinozy wyjechali do Meksyku, opuszczając Stany Zjednoczone z przeświadczeniem, że już nigdy tam nie wrócą. Leti została całkiem sama, zagubiona, po latach imprez i picia, z dwójką dzieci, o których nie wie niemal nic. Na nowo uczy się, co to znaczy być matką, poznaje swojego nastoletniego syna, kilkuletnią córeczkę i sama wreszcie dorasta do przeznaczonej jej roli. Leti bierze życie za bary, by w końcu wziąć odpowiedzialność za swój los i spełnić marzenia, ale nie będzie łatwo. Vanessa Diefenbaugh w niepozornej opowieści obyczajowej ukryła moc trudnych tematów, jak najbardziej aktualnych, z którymi zmagają się tysiące ludzi na świecie. Nielegalna imigracja, granica Meksyk-Stany Zjednoczone to temat gorący, wrzący i cały czas bolesny dla dziesiątek tysięcy ludzi, którzy albo utknęli, albo nie mogą wrócić, albo zostali rozdzieleni. Macierzyństwo. Nie jest łatwo zostać na nowo matką, kiedy przez lata unikało się tego przywileju. Uzależnienie. I nie mówię tutaj jedynie o alkoholu, ale także o uzależnieniu na przekładanie odpowiedzialności na innych. O uzależnieniu od rodziców i udawaniu, że wciąż jest się dzieckiem, kiedy przekroczyło się już tę granicę dorosłości. Ogromnie lubię, kiedy takie niby zwyczajne opowiastki obyczajowe, tym bardziej te współczesne, zaskakują mnie swoją wielowymiarowością. Podobno Vanessa Diefenbaugh w ten sam sposób mniej więcej zaskoczyła krytyków przy swoim debiucie, czyli przy powieści Sekretny język kwiatów, ale niestety nie mam tutaj porównania, bo do tej pory jeszcze nie czytałam. Mogę Wam jedynie powiedzieć, że Nie prosiliśmy o skrzydła wciąga i tak przenika do głębi, nawet czytelnika, który nie jest za bardzo podatny na cudze emocje, na jakieś takie wyimaginowane problemy i tak dalej. To właśnie pewnie dlatego, że te problemy są tak realistyczne, są tak bolesne i dotkliwe, to łatwo się utożsamić tutaj z bohaterami. Łatwo jest im współczuć i razem szukać rozwiązań. Jeśli lubicie dobrze napisane, współczesne, takie tradycyjne opowieści obyczajowe o miłości, o rodzinie, o zmaganiu się z codziennością, to sądzę, że Nie prosiliśmy o skrzydła Vanessy Diefenbaugh jest właśnie dla Was naprawdę warto. I to wszystko na dziś. Za tę uroczą powieść raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Świat Książki, a Wy kochani pamiętajcie, żeby zajrzeć jeszcze dzisiaj na bloga i pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to nie zapomnijcie dać łapek w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo tutaj zawsze się coś dzieje. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!